Witajcie w recenzji Huawei Watch GT5 Pro, zapraszam bardzo serdecznie. To zegarek klasy premium, który oferuje kuszące połączenie wyglądu, funkcjonalności i żywotności baterii. Dostępny jest w rozmiarach 42 i 44 mm. Zegarek może pochwalić się unikalnym ośmiokątnym wykończeniem z kopertą ze stopu tytanu, co czyni go zarówno trwałym, jak i lekkim. Model Pro posiada również szafirowe szkło dla zwiększenia odporności na zarysowanie. A jeżeli będziecie chcieli kupić ten produkt albo jakieś inne, w dobrych, przystępnych cenach, link w opisie i przypiętym zegarku. Zatrzymajmy się na chwilę na designie i wytrzymałości. Testowałem wersję 46 mm, która ma kopertę ze stopu tytanu z ośmiokątnym wykończeniem, co nadaje jej niepowtarzalny wygląd i zapewnia doskonałą trwałość. Konstrukcja z tytanu sprawia, że zegarek jest mocny i odporny na korozję spowodowaną działaniem słonej wody. Pomimo swoich rozmiarów, model 46 mm pozostaje stosunkowo smukły i wygodny w noszeniu. Wersja 42 mm ma ceramiczną kopertę o bardziej ekstrawaganckim designie, oba rozmiary posiadają szafirowe szkło znane z wysokiej odporności na zarysowania. Subtelne akcenty stylistyczne. Obejmują znacznie oznaczenie minutowe na bezelu. Wewnętrzny bezel z 24-godzinnymi oznaczeniami i dyskretny czerwony akcent na koronce. Testowany przeze mnie model ma metalowy pasek z regulowanymi ogniwami, co zapewnia bezpieczne dopasowanie. Ten zegarek może pochwalić się stopniem ochrony IP68, co wskazuje na wysoką wodoodporność. Wytrzymuje on strumienie szybko płynącej wody, dzięki czemu nadaje się do takich aktywności jak rafting. Zegarek wytrzymuje również ciśnienie do 5 atmosfer, co czyni go odpowiednim do snor snorkelingu i innych sportów wodnych. Sparowanie zegarka ze smartfonem wymaga pobrania aplikacji Huawei Health. Aplikacja jest dostępna w Apple App Store, Samsung App Store i na stronie internetowej Huawei. Niestety aplikacja nie jest dostępna w Google Play, co wymaga od użytkowników innych urządzeń z Androidem pobierania jej ze strony Huawei. Aplikacja Huawei Health pozwala na szeroką pe personalizację zegarka mogę dodawać muzykę i pobierać ograniczony wybór aplikacji. Dostępny wybór aplikacji jest jednak ograniczony i brakuje mu szerokiej gamy opcji, jaką można znaleźć na platformach takich jak Google Play Store. Zegarek posiada żywy wyświetlacz AMOLED, który zapewnia ostry obraz. Oba rozmiary oferują rozdzielczość 466x466, co gwarantuje wyraźny obraz nawet na większym modelu 46 mm. Wyświetlacz jest wystarczająco jasny do użytku na zewnątrz i posiada skuteczną funkcję automatycznej regulacji jasności. Dostępny jest szeroki wybór tarcz zegarka, w tym analogowe, cyfrowe i zorientowane na fitness. Wśród preinstalowanych pre opcji znajduje się, znajduje się wizualnie atrakcyjny wzór czerwonego smoka i konfigurowalna kreskówkowa panda, która odzwierciedla nastrój użytkownika na podstawie poziomu stresu. Wiele tarcz zegarka oferuje opcję personalizacji pozwalając mi zmienić kompilację i kolory. Muszę jednak zauważyć, że branding Huawei jest widoczny na wielu tarczach zegarka, co niektórzy użytkownicy mogą uznać za nachalne. Zegarek działa na systemach operacyjnych Harmony OS firmy Huawei, oferując znajome wrażenia użytkownikom najnowszych zegarków Huawei. Gesty przesuwania palcem zapewniają dostęp do szybkich paneli takich jak pogoda, sterowanie multimediami i Assistant Celia AI. Asystent ten jest dostępny tylko na smartfonach Huawei z EMUI 10,1 lub nowszym i ma ograniczoną funkcjonalność. Przesuwanie palcem w przeciwnym kierunku pozwala mi przełączać się między widgetami, takimi jak kalendarz i trackery fitness. Przesunięcie palcem w dół z głównej tarczy zegarka ujawnia szybkie przełączniki, w tym trybu śpienia, odprowadzenie wody i dostęp do menu z ustawień. Powiadomienia. Przesunięcie palcem w górę z głównej tarczy zegarka zapewnia dostęp do powiadomień. Zegarek oferuje podstawową obsługę powiadomień, wyświetlając informacje o nadawcy i temacie wiadomości e-mail, ale brakuje mu opcji odpowiedzi lub usunięcia. Wiadomości ŁoDza pozwalają na odpowiedzi za pomocą klawiatury ekranowej, muszę jednak przyznać, że klawiatura jest słabo zoptymalizowana, co wymaga powolnego i celowego pisania, aby dokładnie zarejestrować wprowadzone dane. Odpowiedzi głosowe są dostępne tylko na smartfonach Huawei z MUI 10 i 1 lub nowszym. Brak obsługi płatności zbliżeniowych uważam za znaczącą wadę. Wbudowany mikrofon i głośnik za zegarką umożliwiają obsługę połączeń bezpośrednio z nadgarstkiem. Funkcja ta okazuje się wygodna, gdy telefon jest niedostępny np. podczas noszenia toreb z zakupami lub napojów. Huawei wyróżnia się w śledzeniu aktywności fizycznej. Oferując obsługę szerokiego zakresu ćwiczeń. Obejmują one nurkowanie, golf, skakanie na skakance i różne sporty zimowe. Domyślny dolny przycisk uruchamia śledzenie aktywności fizycznej, chociaż można to dostosować w ustawieniach. Zegarek pozwala mi planować trasy na wędrówki i biegi. Wykorzystuje on najnowsze technologie śledzenia GPS firmy Huawei, która generalnie zap zapewnia dokładne dane o lokalizacji. Biegacze korzystają ze szczegółowych analiz swoich biegów, w tym kadencji, czasu kontaktu z podłożem i oscylacji pionowej. Model Pro posiada dedykowany tryb pola golfowego. Potrafi on zidentyfikować pobliskie pola golfowe i pozwala mi pobierać mapy pól. Pobrane mapy dają wgląd w sposób pokonywania każdej dziury, w tym odległości i zalecane podejście. Tryb pola golfowego zarejestruje również wyniki i mierzy prędkość wiatru, oferując kompleksowe wrażenia z gry w golfa. Zegarek również oferuje kompleksowe funkcje monitorowania zdrowia, w tym 24-godzinne śledzenie tętna, monitorowanie temperatury skóry i śledzenie poziomu SPO2. Mogę również wykonywać pomiary EKG, opierając, pa opierając palec na dolnym przycisku przez 30 sekund. Śledzenie snu zapewnia wgląd w wzorce snu lekkiego i głębokiego, oferuje podstawowe porady dotyczące poprawy jakości snu, ale może nie zawsze dokładnie wykrywać nocne przebudzenia. Dołączona jest również funkcja śledzenia stresu. Niestety, niektóre funkcje związane ze zdrowiem i relaksem w aplikacji Huawei Health wymagają płatnej subskrypcji. Zegarek może pochwalić się imponującą żywotnością baterii, co stanowi kluczową przewagę nad jego odpowiednikami z Wear OS. Przy regularnym użytkowaniu włączonych funkcjach, takich jak Always on Display, zegarek może wytrzymać cały tydzień na jednym ładowaniu. Wyłączenie funkcji Always on Display i aktywacja trybu oszczędzania baterii może wydłużyć żywotność baterii o kilka tygodni. Huawei Watch to, to kusząca oczywiście opcja dla użytkowników poszukujących zegarka klasy premium, z naciskiem na wytrzymałość, śledzenie aktywności fizycznej i długą żywotność baterii. Ograniczenia w obsłudze powiadomień, płatności zbliżeniowych i wyborze aplikacji mogą być wadami dla niektórych użytkowników, ale solidna konstrukcja zegarka, rozbudowane możliwości monitorowania zdrowia dodajmy, że też niektóre za subskrypcją. Wydajność baterii tutaj jest też imponująca. To silny kontrast konkurent na rynku smartwatche. Oczywiście ostateczna opinia zależy od Was. A ja zapraszam do tego zegarka. Link w opisie i przypiętym komentarzu tanie produkty.